Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji na kanale. No i dziś omówimy sobie okręt krążownik Tier 8 radzieckiego Piotr Bagration. No i zrobimy sobie krótki przegląd statystyk, oczywiście z kapitanem i z modułami. I potem obejrzymy sobie bitewkę zagraną, także tyle tytułem wstępu. Jeszcze taka krótka informacja, w tytule widzicie również giveaway, także będziecie mogli ten okręt u mnie wygrać. Co trzeba zrobić? Już mówię, trzeba zasubskrybować kanał i w komentarzu pod tym filmem wpisać swój nick z gry. No i co tam jeszcze chcecie dalej komentować. Także ja po prostu znajdę jakiś problem do losowania, wylosuję jedną osobę z tych komentarzy pod tym filmem, który oglądacie właśnie. I do tej osoby trafi okręt. No i dlatego potrzebuję waszych ników z gry, żebym mógł to zrobić szybko, bez szukania się i takich innych rzeczy. Także omówmy sobie okręt. Mamy tutaj, moi drodzy, wykastrowanego Donskoja. Mamy tą samą artylerię, jeżeli chodzi o kaliber i rozmiar dział, ogólnie, znaczy kaliber i rozmieszczenie dział. Z tym, że tutaj wykastrowany Donskoj, bo jednej wieży z tyłu nie ma, jest za to pelotka dosyć mocna, która z ósemkami radzi sobie bez większych problemów. Z dychą też jesteśmy w stanie jeszcze powalczyć. Oczywiście coś tam już doleci i nam zrobi krzywdę, ale nie jest to tak, że jesteśmy całkowicie bezbronni, jeżeli chodzi o samoloty, ale po kolei. Żywotność 42 tysiące punktów wytrzymałości, także całkiem sporo jak na ósemkę. Artyleria, jak już wspomniałem, trzy potrójne wieże z Donskoja, to jest kaliber 180 mm. Przeładowuje nam się to 11 sekund. Zasięg ognia to jest 18,5 km. Na co warto zwrócić uwagę? Penetracja pancerza pociskiem OB 37 mm, to jest już z IWHE. A, właśnie kapitana miałem pokazać na początek. To jest z IWHE. Bez IWHE to jest tylko 30, także troszeczkę bida jest, bo sporo pocisków się kruszy. Warto zwrócić uwagę na prędkość wylotową. 930 metrów na sekundę pepance i obeki 920, także to jest dosyć istotna kwestia na tym okręcie. Może zacznę jeszcze tutaj od kapitana. Wygląda następująco. Ekspert ładowania, strzelec wyborowy, adrenalina, ekspert wyburzania. Nadzorca, bo mamy naprawkę również tutaj na okręcie, mamy IWHE i mamy KAMO, także tak wygląda kapitan. Moduły wyglądają następująco. Tutaj mam moduł na napęd, bo raczej będę grał tym okręcie, już grał nie będę, ale grałem nim stacjonarnie, wtedy sprawdzał mi się najlepiej, także tak moduły parki pokazałem i dalej omawiamy sobie, moi drodzy, teraz jeszcze okręt. Szansa na pożarek, widzicie, z nadzorcą i z IWHE i ze szmatkami wynosi 10,5%, także nie jest najgorzej. No reload 11-sekundowy, także przy 9 działach to nie jest jakiś tam kosmos, no ale nie jest też tragicznie. Mamy torpedy. To są te same torpedy, które mamy na Donskoju, czyli 5 torped na burtę o zasięgu 8 km. Wykrywalność tych torped to jest 1,1, no i prędkość niestety bardzo mała, bo 55 węzłów. Także jedne z najwolniejszych torped w grze, chyba tylko włoskich krążowników torpedy są wolniejsze. Pelotka, jak już wspominałem, bardzo dobra, no może nie, no niech będzie, że bardzo dobra. Nie jest wzorowa, ale jest bardzo dobra. Manewrowość, no i tutaj robi się już trochę pod górkę. O ile prędkość okrętu jest jeszcze całkiem fajna, bo to 36,2 węzła jest ok, no to już tutaj mamy kolejny parametr, jest dosyć bolesny, bo 890 metrów na sekundę, co porównajmy sobie na przykład z pancernikami tieru 8. I tu nam się robi trochę skucha, bo 850 metrów ma Vanguard, Roma, 810, Richelieu, 850, Kijek, 880, Bismarck, 850. Także no, krążownik ma tutaj promień skrętu większy niż pancerniki na tym tierze i z tym robi się pewien problem. Ale no, no jeżeli będziecie grali niż stacjonarnie, dziobując się do przeciwnika, no to będziecie w stanie troszeczkę tam sobie pożyć. Co dalej? Kamuflaż. Kamuflaż został znerfiony, był lepszy, nie było nawet 10 km wykrywalności z powierzchni, w tej chwili jest to 11. Zasięg z powietrza 6,7 i po wystrzale z dymie 7,8, także no prawie 8 km. Trzeba brać to pod uwagę, jeżeli z czyjegoś dymu korzystamy, bo jeżeli mamy DDK, no to zatrzymujemy się, no to może się okazać, że już nie ruszymy, bo pestki nas dopadną, jak sobie stoimy w dymie, bo ktoś nas wyświecił, także trzeba na to uważać. No i to tyle, jeżeli chodzi o parametry. No tam nie będę omawiał tutaj, nie chciałbym się nawet liczyć czasu reakcji na te torpedy, no bo to są ósemki bardzo wolne, także no, no jeden spot to je trochę ratuje, ale no to jest raczej broń ostateczna, już te 8 km to nie jest tak mało jak na radziecki krążownik, no ale nie jest to główne uzbrojenie tego okrętu oczywiście, także
Główna frajda z tego okrętu to są, moi drodzy, pociski przeciwpancerne. One są szybkie, widzicie, 530 metrów na sekundę. Na przykład pociski stalingradowe, będące już bardzo szybkimi, mają 950, także to jest 20 metrów na sekundę różnica. Odłamkowo burzące również szybkie, także to jest zaleta niewątpliwa. Penetracja tych pocisków też również jest dosyć wysoka, także jest to też plus, ale jest to minus. Plus, bo możemy... aż przestery się zrobił, wiadomo, mocno się emocjonuje. Plus, bo możemy sadzić fajne stadelki, ale minus to jest taki, że jak ktoś nam pokaże burtę na chama, ustawi się do nas 90 stopni, to będziemy mu sadzić overpeny i nic mu nie zrobimy większego. Także taka obosieczna troszeczkę broń. No i kąty rykoszetowania. Tam, gdzie inny krążownik by się już odbijał, ten będzie jeszcze nadal penetrował. Także to jest drobna różnica i główna tutaj, główny bajer tego okrętu. Materiały eksploatacyjne już tylko w wersji premium mamy. Mamy do wyboru albo obronę przeciwlotniczą, albo sondę. I na ostatnim slocie naprawkę, która nam przywraca 252 punkty na sekundę. No jeżeli chodzi o parametry, to byłoby w zasadzie tyle. Teraz obejrzyjmy sobie bitwę, jedną z nielicznych, którą mi się udało w miarę sensownie rozegrać. No i omówimy sobie, jak się tym okrętem gra. No i tak, moi drodzy, powiem wam, że Bagration jest jednym, chyba jedynym okrętem, który ostatnio tak intensywnie ogrywałem. Żaden okręt do recenzji nie sprawił mi tylu problemów i nie wymagał tak wielu bitew, żeby wyrobić sobie o nim jakieś zdanie. I tak, tak jak wam wspomniałem, penetracja tego okrętu to jest jego i zaleta, i wada. I będzie to doskonale widać w tej bitwie. Ona tu jest nagrana już z playbacku, idzie ta bitewka sobie. Na przyspieszeniach będziecie to widzieli, że coś tam się tutaj zmienia tempo bitwy. Nie chciałem grać na żywo, bo naprawdę mam straszny problem z tym okrętem. Słyszałem różne opinie na jego temat. Jedni mówią, że bardzo dobry, ja mówię, że jest do bólu przeciętny. On, no nie jest to okręt zły. Te penetracje, te prędkości wylotowe, ten kąt rykoszetowania, to jest na pewno niewątpliwa zaleta. Pula HP też jest całkiem korzystna jak na ten tier. Mamy do tego jeszcze grupę naprawczą, także no przeżywalność tego okrętu w bitwie jest raczej ponadprzeciętna, ale wydaje mi się, że są na ósemce okręty, którymi będzie się robiło damage szybciej, łatwiej i będziemy mieli z tego większą frajdę. Także naprawdę grając tym okrętem nie miałem wrażenia, że dobrze się bawię, że robię sobie damage, robię bitwę, robię fragi. No naprawdę musiałem się trochę namordować, żeby coś sensownego tu ugrać i było to dla mnie no nudne, powiem szczerze. Możliwe jest też tak, że ja po prostu nie potrafię wykorzystać zalet tego okrętu, a wady aż kują mnie w oczy. Ale no nie umiem grać wszystkimi okrętami, może ten po prostu mnie podchodzi. Ale gdybym miał go ocenić tak po prostu po swojemu, że gram nim, gra mi się dobrze albo źle, no to powiedziałbym raczej, że gra mi się nim słabo, nudno i no kompletnie nie mogę znaleźć dla niego zastosowania. Jeżeli będziemy do przeciwnika ustawieni dziobem, no to wiadomo, no dwie przednie wieże będą robiły robotę. Ale jeżeli pokażemy rufę, no to już kąty tych wież są tak tragiczne, że żeby używać wszystkich naszych dział, musimy dosyć mocno odsłonić burtę. Także jak jesteśmy w odwrocie, no to jesteśmy w dupie, można by powiedzieć w sumie. No bo musimy dużo burty pokazać, a to wiadomo, czym może grozić. Lepiej stać do przeciwnika na większej, chociaż większa odległość to też jest pewien tutaj niuans, bo ten okręt potrafi sobie nie trafić kilkoma salwami z rzędów stojący na jakimś tam dystansie okręt. Przy czym raczej to będzie dotyczyło dystansów większych, tam powyżej 16 km. Bliżej też się oczywiście czasem zdarza, ale no taka jest tutaj właśnie specyfika tej artylerii tutaj i balistyki. Jest, pociski są szybkie, więc nie wymagają aż tak dużego wyprzedzenia, jeżeli chodzi o celowanie, więc manewry tutaj za mocno nie pomogą, ale rozrzut tych pocisków będzie tak specyficzny, że możemy sobie gościa, który sobie stoi, dosłownie chcemy go podpalić, czy poplunkać sobie do niego z obeku w jakimś tam innym celu, po prostu będziemy go obramowywać, także no nic wielkiego mu nie zrobimy. Mam nadzieję, że tu zaraz będzie pokazane, ile ten okręt bije overpenów. Także no... pograłem na nim całkiem sporo bitew, także jakieś zdanie już mam wyrobione. Nie sądziłem, że aż tylu zagranych bitew będzie ode mnie wymagał, żeby nagrać tą recenzję. Już powiem wam, że byłem troszeczkę zrezygnowany, jeżeli chodzi o nagrywanie tego materiału, no bo kompletnie mi ten okręt nie podchodzi, a nie chciałem, żeby był materiał niezbyt obiektywny. No na pewno trochę nie będzie, no bo nie jest to kompletnie mój styl gry. Grało mi się ciężko, grało mi się nudno. W ruchu raczej też no, są lepsze podpalaczki na ósemce. Także no tutaj no 11% będziemy mieli, czy około 12 może nawet, nie pamiętam, nie robiłem go pod pożary, także wam nie powiem. O, widzicie, tutaj gościu przyjął dwie cytki,
i leci kolejna salwa i zobaczcie, co się stanie. Sześć overpenów wchodzi w typa, nie? No i to jest właśnie plus i minus tej penetracji. Także w niektórych sytuacjach możemy sobie pozwolić na to, że będziemy stadelować gości na lewo i prawo, a jak ktoś nam po prostu chamsko pokaże burtę, stanie do nas 90 stopni pod takim kątem właśnie, no to będziemy wszystko przepuszczać mu na wylot przez kadłub i nic mu nie zrobimy. Miałem pokazać wam inną bitwę, gdzie właśnie na 6-7 km stoi sobie szczors do mnie boczkiem idealnie i nie zrobiłem mu żadnej, absolutnie żadnej penetracji, żadnej stadeli, szyściutko na wylot. A gościu sobie mnie palił na przykład, nie? Także, no wydaje mi się, że gdyby ktoś mnie zapytał o okręt do grania dla fanu, bo to popularne ostatnie określenie, no to raczej nie powiedziałbym, że to będzie właśnie Bagration. To jest okręt do, no, żmudny taki, no naprawdę jest ciężko mi nim grać, no na pewno troszeczkę będziecie mieli mi za złe, że aż tak krytykuję ten okręt, no ale no nie potrafię z niego zbyt wiele wycisnąć, także może to jest kwestia tego, że po prostu nie umiem grać takimi okrętami, albo może faktycznie okręt nie jest jakoś tam specjalnie rewelacyjny. Ma swoje zalety, niewątpliwie, ale ma też swoje wady. Możliwe, że tak jak wspomniałem już, ja tych zalet wyciągnąć nie potrafię, a wady widać doskonale, także może to być ten problem, jeśli chodzi o ten okręt. Gdybym miał kupić krążownik na tierze 8, na pewno nie ten. Gdybym miał go ocenić, no to nie powiem, że jest zły, bo ma swoje zalety niewątpliwe. Ma prędkość wylotową, ma penetrację, ma kontery koszetowania, ma dobre torpedy. Znaczy dobre, no tam niecałe 15 tysięcy damage, ale torped jest 5, zasięg 8-kilometrowy, także no nie jest źle. Nie można narzekać. Ale gdybym miał kupić sobie krążownik na tierze 8, żeby grało mi się na nim fajnie, przyjemnie, robiłbym szybko damage, dużo tego damage'u, no to na pewno nie byłby to Bagration. No i w zasadzie można tu powoli finalizować moje pogadanki. Zostało jeszcze troszeczkę bitwy do obejrzenia, także zobaczycie sobie, co się tutaj poczynało. Niewątpliwą zaletą również tego okrętu jest jego prędkość, bo manewrowość, jak już widzieliście, nie jest najwyższych lotów, ale prędkość okrętu pozwoli nam troszeczkę tutaj poganiać przeciwnika, nie pozwolić mu uciec. Jak widzicie, matchmaking jest na samych ósemeczkach, także jedyny chyba najbardziej obiektywny, jaki mógł mi trafić. Także nie dajcie się, moi drodzy, zmielić temu, że on ma 18,5 km zasięgu, bo często będzie tak, że po prostu nie traficie w stojący okręt. Z tego też względu uważam, że to nie jest dobry okręt do robienia go pod pożary i do palenia sobie z dystansu. Oczywiście jesteśmy wtedy bardziej zależni od RNG, bo nie wiadomo, kiedy wpadnie pożar, a kiedy nie. No i jesteśmy zależni od swojej, znaczy od rozrzutu pocisków i innych parametrów losowych. To tylko tyle z parametrów losowych, także od rozrzutu i od RNG, jeżeli chodzi o pożary, jesteśmy zależni, jeżeli gramy w ruchu na dystans i chcemy podpalać przeciwnika, także lepiej klepać alfę, bo jak będziecie widzieli później jeszcze w tej bitwie, jak dorwę tutaj tirpica na niedużej odległości, no to ten damage będzie się sypał z pepanców całkiem fajny. Ale naprawdę, cytadela okrętu jest dosyć duża, jest wysoko usytuowana, także możemy mieć problemy z tym, że jak ktoś nas obejdzie, albo nieprzemyślanie wysuniemy się z jakiejś wyspy, pokażemy komuś burtę, no to raczej skończy się to dosyć szybko i dosyć boleśnie. Także tak, gdybym miał go kupić, to bym go nie kupił, gdybym miał go ocenić, to daję mu 6 na 10. Nie jest zły, ale nie jest też jakiś tam fenomenalny. No, przeciętniakiem nie jest, bo ma kilka niewątpliwych zalet, ale wydaje mi się, że równoważą się z jego wadami. Także no, 6 na 10 to wydaje mi się odpowiednia ocena. Także zapraszam was do komentowania. Przypominam o tym, że można okręt wygrać, jeżeli obejrzycie sobie ten materiał. Napiszecie w komentarzu swój nick z gry i resztę, co tam chcecie komentować na temat tego materiału. No to wtedy po prostu jakimś programem do losowania wybiorę jedną konkretną osobę i mając nick z gry wyślę od razu informację do Wargamingu, że taka i taka osoba wygrała i do niej proszę przypisać okręt na konto. Troszeczkę się z tym okrętem namordowałem, grałem nim dużo, grałem nim długo. Jak na okręt do recenzji to chyba jeden z najdłużej ogrywanych okrętów przeze mnie i powiem wam szczerze, że już go chyba na ósemce nie wyciągnę. Mam Prince Eugena, mam Kutuzowa, mam Atago. To są naprawdę fenomenalne ósemki. No, Kutuzow jest już niedostępny, ale Atago, Prince Eugen, naprawdę solidne, konkretne premki na ósmym tierze. Jeżeli chcecie kupić jakiś okręt, no to myślę, że tamte będą dużo lepszym wyborem. Bayard już jest troszeczkę innej specyfiki, bo to jest lekki krążownik, także to już też zależy, co kto lubi. Ale też jest okrętem bardzo dobrym. Irian też ma swoje zalety. Ale no, Bagration nie jest takim raczej fanshipem, jak to by niektórzy określili. No nie, mi frajdy nie sprawiał w ogóle. No widzicie, tutaj gościu dostaje jeden pocisk A700.
Tutaj ta bitwa powoli zbliża się już do końca. I ja osobiście na Bagrationie nie wycisnąłem z niego więcej niż chyba tam 125 tysięcy damage, jeżeli chodzi o moje bitwy. I to była najlepsza bitwa, gdzie udało mi się jeszcze tam wsadzić w gościa dwie torpedy po swojej śmierci, także troszeczkę zawyżyły damage. I spójrzcie teraz na tą sytuację. Trzy pociski w celu, dwa się skruszyły, jeden przeleciał na wylot. Gościu mi wsadza 10 kapli. Także no niestety ten okręt jest zależny od RNG, a ja takich okrętów niezwykle nie lubię. Wolę jak mają solidny damage na sekundę, wtedy nawet jak coś tam się odbija, rykoszytuje i inne takie rzeczy się dzieją, no to ilość wystrzeliwanych pocisków wyrówna nam tutaj te straty generowane przez RNG. Ja wiem, że okręty z dużym DPS-em troszeczkę mordują ten gameplay, no ale takie mamy czasy i taką mamy metę, więc trzeba się do tego dostosować, jeżeli chcemy grać jakoś w miarę efektywnie, efektownie i przyjemnie. 4 overpenny i Stadela. No i ta salwa już chyba tutaj nie wyszła. Teraz zobaczycie sobie jeszcze, jak kilka ładnych strzałów przyjął sobie Tirpitz. I to będzie powolutku koniec bitwy. A, nie podałem wam jeszcze tutaj zasięgu Hydro, jeżeli o to chodzi, bo zasięg Hydro zostanie zmieniony i będzie on wynosił, już wam tutaj szukam, żeby was nie oszukać. W tej chwili jest on... ...4 km i 3 km, a będzie wynosił 5 km wykrywanie okrętów i 3,5 km wykrywanie torped, ale to dopiero w aktualizacji kolejnej, czyli 0.95. Nie wiem, czy to był błąd, czy jakiś inny powód był takiej zmiany, ale będzie to poprawione. No i tutaj ładnie widać, jaki solidny damage przyjmuje sobie pancernik ustawiony burtą, który te penetracje już chapie trochę lepiej niż cienki pancerz na krążowniku. Samoloty, jak widzicie, spadają dosyć szybko, mimo tego, że rozbicia nie mam na pokładzie, mam tylko hydro. No ale niestety to już długo nie pociągnę w tej bitwie, także przypominam o giveawayu, okręt można wygrać, ocena 6 na 10. Jak będziecie mieli ten okręt, no to będziecie mogli sobie ocenić sami. Z mojej strony w tym materiale to jest wszystko, do usłyszenia moi drodzy i na razie.